Partnerami tego odcinka są Pieniądze lubią ciszę, czyli anonimizacja i pomnażanie majątku poprzez inwestycje w nieruchomości na Cyprze Północnym. Aleksandra Kościelak, imigracja do Kanady bez stresu. Costa del Sol czeka na Ciebie. Zainwestuj z ekspertką rynku nieruchomości Agnieszką Mierzwińską-Wójt. Dane kontaktowe naszych partnerów znajdziecie w opisie. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj moim gościem jest Adrianna, która łączy się z nami z Turcji. Cześć Ada, jak się masz? Cześć wszystkim, cześć Tomek, ja mam się bardzo dobrze. Jest słonecznie, które ładuje mnie energetycznie tutaj, więc humor mam codziennie tutaj super. A ty jak tam? Jak u ciebie pogoda? U nas coraz chłodniej. Wczoraj było jeszcze tam 20 parę stopni, ale no, zima już idzie. A ile stopni jest u was dzisiaj? 30. Tam jest ale chyba zawsze. Powiem, że jest nieco chłodniej niż poprzednio. Już czuć, że jesień do nas idzie, bo już poranki i wieczory są chłodniejsze. Przyjemniej się oddycha w tym czasie. Za dnia nie jest aż tak parno, nie masz takiej sauny jak podczas lata, więc już powoli, powoli zbliżamy się do jesieni, co ja się z tego też powodu cieszę. No ale tak czy siak jest 30 stopni, pełne słońce, ludzie się kąpią w morzu, opalają. Jesteśmy w Turcji. Super. Może wspomnę, że to jest nasza druga rozmowa. Pierwszą rozmowę nagraliśmy o nieruchomościach w Turcji z Tobą i z Markiem. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy Marka. Marka, jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Tam ta rozmowa jest też oczywiście na kanale. A Ty zaraz po naszej rozmowie, pamiętam, że wyjechałaś na urodziny, na wakacje i miałaś ale to też... urodziny też. Wakacje, urodziny połączyłam z wakacjami. Tak, to gdzie byłaś, proszę powiedz? We Włoszech, w moim ukochanym kraju, zaraz po Turcji, to są Włochy, gdzie też nie wykluczam, że może kiedyś tam zamieszkam, ale na razie zdecydowanie Turcja i pojechałam do regionu Bari, do regionu Puglia, do miasta Bari. Już drugi raz tam byłam, na pogodę trafiłam, no taką sobie, choć mogę powiedzieć, że odpoczęłam od tych tureckich upałów, bo spotkał mnie tam deszcz, spotkał mnie tam wiatr, ale też były 2 dni słoneczne, ale tak czy siak było super, bo Włochy mają ten klimat i uwielbiam tak samo Włochy, jak i Turcję, ale Turcję bardziej. Turcję bardziej, ale nikt nigdy w życiu nie wiadomo, może kiedyś, tak jak wspomniałaś, przeprowadzisz się też do Włoch, tak? To wie, nikt, ja sama nie przypuszczałam, że przeprowadzę się do Turcji, bo ja odkąd byłam małym dzieckiem, wiedziałam, że będę się wyprowadzać z Polski. Już wtedy czułam, że Polska nie jest moim miastem. Warszawa nie jest moim miastem, Polska nie jest moim krajem i też miejscem do życia. I miałam podchody do różnych krajów, między innymi do Włoch, ale tak się świat, tak się życie moje potoczyło, że wypadło na Turcję. A jak długo już mieszkasz w Turcji? Na stałe mieszkam tu 2 lata i niedługo będzie moja rocznica, odkąd się tu przeprowadziłam. Natomiast styczność mam już no 14 lat z Turcją, tak, że co roku, kilka razy do roku tu przyjeżdżałam i pamiętam, że jak pierwszy raz byłam w Turcji, to już wtedy wiedziałam, że to jest moje miejsce, już wtedy to uczucie przyszło. Ja miałam wtedy 10-11 lat, coś takiego i to uczucie już wtedy do mnie przyszło. To jest niesamowite. To jak to się stało, że w końcu tam po prostu zdecydowałaś się, że tam zamieszkasz? Czy to była praca, czy jakieś inne względy? Nie, to nie była praca, bo praca do mnie przyszła, jak już się tu przeprowadziłam i ona z nieba na mnie spadła, jak każda inna praca też w Polsce. Po prostu był taki moment w życiu, że już musiałam w końcu powiedzieć, wyprowadzam się. Bo już ja od dawna wiedziałam, że się przeprowadzę. Do tej przeprowadzki przygotowywałam się niecałe 2 lata. Więc był taki moment, że powiedziałam, ok, robię to teraz. Teraz albo nigdy i niektórzy mówią, że zrobiłam bardzo odważny krok. Dla mnie to było trochę tak, ale finalnie się tu przeprowadziłam. Czyli domyślam się, że po prostu pracowałaś w Polsce, miałaś pracę, odkładałaś pewnie pieniądze na to i w pewnym momencie zdecydowała się, że jesteś gotowa i wyjechałaś, tak? Czyli to nie było tak, że już miałaś tam na miejscu pracę w Turcji, tylko najpierw się przeprowadziłaś i wtedy zaczęłaś szukać na miejscu pracy. To powiem tak. Ci tak, jak wspomniałaś, jesteś bardzo odważna.
Tak, właśnie zrobiłam. I jeszcze ja powiedziałam, że wyprowadzę się w grudniu, że pod koniec roku, nie, przepraszam, w grudniu podjęłam decyzję i powiedziałam, że za 3 miesiące chcę się wyprowadzić. No a wtedy miałam inną pracę, więc osoba, z którą pracowała, powiedziała: nie, no Ada, zostań jeszcze, bo potrzebujecie do czerwca, bo mam ważne wydarzenie w czerwcu. Więc mówię: dobrze, zostanę do czerwca i później już, jak był ten czerwiec, to jeszcze było: Ada, no je, mam coś teraz, potrzebujecie do października. Ja mówię: dobrze, ale w październiku to już ostatecznie i ostatecznie 26 października miałam już bilet w jedną stronę z Warszawy do Antalii. Proszę, pięknie. No i w sumie już mamy prawie październik, więc będzie niedługo rocznica. Dokładnie tak. A którą część Turcji wybrałaś i w jakim, proszę zdradzić, w jakiej miejscowości mieszkasz? Wybrałam Alanię, choć marzy mi się Bodrum i też nie wykluczam, że kiedyś zamieszkam w Bodrum. Wybrałam Alanię, czyli jeden z najcieplejszych regionów tutaj w Turcji, Rywierę Turecką, ze względu na to, że tutaj miałam się gdzie zaczepić, bo od 12 lat tutaj przylatywałam, znałam ludzi. Moje początki w Turcji też tak wyglądały, że przez pierwsze 3 tygodnie mieszkałam w hotelu, bo nie mogłam znaleźć mieszkania, bo ceny były tak kosmiczne, a jak była cena dla mnie przyzemna, to z kolei mi się mieszkanie nie podobało, więc 3 tygodnie mieszkałam w hotelu. Hotelu, do którego jeździłam na wakacje, gdzie też znałam ludzi, którzy tam pracują, między innymi dyrektora, który pomógł mi, dał mi w zasadzie pracę, w której teraz pracuję. Chciał mi też pomóc z mieszkaniem, natomiast tu już jakby miał mieszkanie, ale nie tam, gdzie ja chciałam, bo ja też bardzo byłam, przyjechałam tu z określonym celem i gdzie indziej udało mi się znaleźć mieszkanie i finalnie tu jestem. Czyli dyrektor tego hotelu pomógł ci znaleźć pracę, tak? To było mniej więcej tak, że ja jak do Turcji się już tutaj przyjechałam, to jakby z Polski, mając tutaj te znajomości, bo tak jak wspomniałam wcześniej, miałam gdzie się tutaj zaczepić, miałam nagrane jedno spotkanie o pracę, ale jak już poszłam na nie, to stwierdziłam, że ja nie chcę tutaj być, z tymi ludźmi pracować. No i wróciłam do hotelu na kolację i właśnie zaczepił mnie dyrektor Hussein, który mamy, wiem, że tego nie będzie oglądał, bo nie rozumiem polskiego, ale go pozdrawiam. Powiedział: jak tam twoje spotkanie o pracy? I ja mówię: no średnio, nie, no nie podobają mi się ci ludzie. On mówi: dobrze, to chodź. Usiedliśmy w jego biurze i mówi: zadzwonię teraz do mojego przyjaciela, będziesz u niego pracowała, on da ci tyle i tyle. I ja mówię: no dobra. No i zadzwonił na wideo do mojego szefa, obecnego pana Durmusza. No i pan Hussein mówi: Durmusz, bo to jest, oni mają tam konotacje rodzinne, mam dla ciebie Polkę, która chce pracować, która potrzebuje pracy i czy może pracować u ciebie. On mówi: dawaj, jutro przychodź do mnie do biura, pogadamy. Na drugi dzień przyszłam i tak dostałam pracę. To szybko poszło, można powiedzieć, prawda? Tak, oczywiście miałam rozmowę kwalifikacyjną. Pytali mnie, bo to jest firma zajmująca się sprzedażą nieruchomości. 2 lata już tutaj pracuję. No i ja pytali mnie o doświadczenie i tak dalej, całe powiedziałam swoje doświadczenie, jakie miałam w Polsce, a o wiele gałęzi się w Polsce zaczepiałam, więc powiedzieli: dobrze, możesz z nami pracować. Super, a czy mówisz po turecku? Troszeczkę uczę się codziennie tureckiego i na przykład, żeby dogadać się w restauracji, jakieś takie small talki, pogadać. Już tak się mówi o dupie Marynie, to tak, ale już na taki poziom polityczny, historyczny, to już jeszcze nie ten etap, ale jak najbardziej tutaj się z Turkami dogaduję. Uczę się codziennie tego języka, mam no teraz troszeczkę, bo w pracy mam kolegę, który ma żonę Polkę, on jest Turkiem, więc on trochę mówi po polsku, no i my tak się wymieniamy. Ja do niego po polsku, on do mnie po turecku, ale teraz jest na, nie wiem, na urlop. Na urlopie zdrowotnym, więc nie ma go przez 3 miesiące w pracy, więc nie mam z kim praktykować, bo tak to wzajemnie praktykowaliśmy ze sobą te języki. On do mnie po turecku, ja do niego po polsku. No ale jeszcze mam tam parę innych. Mam taką fajną dziewczynę w pracy, Dilnarę, z którą nagrywam te wszystkie filmiki na moje kanały social media, która jest z Kazachstanu, ale ona nie mówi po angielsku. Więc my porozumiewamy się językiem tureckim. Czasem ona miksuje rosyjskie, ja wtedy do niej odpowiadam po polsku, więc ja też z nią uczę się języka rosyjskiego, ona ze mną polskiego i ona uważa, że polski to jest najsłodszy język świata, że jak ja mówię, to po prostu ona zawsze tak uśmiecha i potem po mnie powtarza.
Bo się nasz język bardzo podoba, ta dźwięczność, że on jest taki miękki. Ja mówię, jest, ale jest też trudny. Tak, to jest bardzo trudny język, ale widzę, że macie tam fajną atmosferę w ogóle w pracy. Tak, u mnie atmosfera w pracy jest bardzo rodzinna, co jest rzadko spotykane tutaj w Turcji. Mam bardzo dobrego szefa o wspaniałym sercu, tak samo też innych tutaj menadżerów, więc ja na przykład do pracy chodzę z przyjemnością, ale ja też tak miałam od zawsze. To też taka afirmacja chyba, którą przez całe życie sobie powtarzałam, że ja mam szczęście do ludzi, z którymi pracuję i za każdym razem, gdy nie trafię do pracy, czy w Polsce, czy nawet tu w Turcji, ta afirmacja się ziściła i z przyjemnością, nawet w sobotę, bo my w Turcji mamy system pracy, że chodzimy też w sobotę do pracy, więc ja mam tylko niedzielę wolną, to z przyjemnością w sobotę do tej pracy idę. Czyli w pracy głównie porozumiewasz się w języku angielskim, tak? Na tą chwilę, Tak, tak? w języku angielskim mówię płynnie i ze względu na kwestie zawodowe nie chcę mówić po turecku, jeśli chodzi o tematy zawodowe, żeby później nie przekazywać klientom złych informacji, bo czegoś ja nie zrozumiałam, dlatego używam języka angielskiego. Natomiast już w innych kwestiach, jak ktoś ze mną porozmawiać, jaka jest pogoda, co dzisiaj robisz, no to wtedy mogę z nim porozmawiać w języku tureckim. Natomiast kwestie zawodowe tylko i wyłącznie w języku angielskim, co też niektórych tutaj nie dziwi, bo tutaj w Alanii wszyscy mówią, większość mówi po angielsku, bo to jest region turystyczny i nawet w tych wszystkich firmach deweloperskich tam ludzie też mówią w języku angielskim, więc nie mam problemu z dogadaniem się tutaj. Fajnie. A wspomniałeś twoje na social media, a proszę powiedz, gdzie cię można znaleźć? Czy to jest Instagram, TikTok, gdzie Przede jeszcze? wszystkim można mnie znaleźć na TikToku, gdzie pokazuję moje codzienne życie Polki w Turcji, gdzie dzielę się informacjami, gdzie też opowiadam historię, jak na przykład Turcy potrafią oszukać Europejki. Tak samo też na Instagramie, ale na TikToku jestem częściej. Moja nazwa to imię i nazwisko Adrianna Jannasz przez 2 N w imieniu i nazwisku, więc tam mnie można znaleźć. I oczywiście link do Twoich social media, teraz jeden z tych linków jest na cały czas na ekranie i też w opisie naszej rozmowy. A z czego słynie Alani i czemu tam warto kupić w ogóle nieruchomość? Alania przede wszystkim słynie z tego, że jest to region turystyczny, region, gdzie przez ponad 300 dni świeci słońcem. Miasto, które i też okolice oferują bogate hotele all inclusive w bardzo korzystnych cenach. Jeśli porównamy tego typu hotele do Hiszpanii czy do innych miast na całym świecie. No i przede wszystkim klimat. Jak też rozmawiam z Polakami, którzy odwiedzają Alanię, to oni mi potwierdzają to, co ja też uważam, że Alania ma w sobie pewien magnes, który nas Polaków tutaj przyciąga. I wielokrotnie spotkałam tutaj Polaków, którzy po raz 10, 15, 12, 20 przylatują do Turcji, bo ich coś tutaj po prostu ciągnie. Mnie tak samo od samego początku tutaj do Turcji ciągnęło jak magnes. To jest czasem takie uczucie, którego nie da się wytłumaczyć, ale Alania ma naprawdę coś takiego, że przyciąga nas Polaków, bo teraz Polaków w tym roku, w poprzednim roku jest bardzo, ale to bardzo dużo na ulicach. A dlaczego warto tu kupić mieszkanie? No to właśnie też z tego względu, żeby mieć mieszkanie wakacyjne, żeby mieć już swoje, gdzie jeździć na wakacje, nie płacić za hotele, bo też mieszkania w Turcji budują się na kształt hoteli, to znaczy, że masz basen, saunę, siłownię. Niektóre z nich znajdują się w wielkich kompleksach, gdzie stoi też hotel, więc jeżeli dopłacisz, to możesz korzystać z restauracji all inclusive w hotelu, więc jest też taka opcja. No i też Polacy decydują się na zakup nieruchomości w Turcji ze względu na to, że Turcja jest poza Unią Europejską i chcą mieć tutaj kartę pobytu. Fajnie. A ile w ogóle trzeba zapłacić za takie, załóżmy, nieduże dwusypialniowe, nowe mieszkanie w Alanii, gdzie tak a będziemy mieli, załóżmy, 5-10 minut do wody? Teraz jest najlepszy czas, żeby kupować, bo ceny idą i poszły mocno w dół. Nieruchomości teraz zaczynają się od 60 tysięcy euro i są to mieszkania już gotowe, czyli nie w budowie, nie w dziurze w ziemi, tylko już gotowe, gdzie jak przyjedziesz, a ci takie mieszkanie mogę pokazać. I są to właśnie mieszkania dwupokojowe. My w Turcji je nazywamy 1 plus 1, czyli jedna sypialnia z salonem, z kuchnią.
To są mieszkania, które są w kompleksach z tymi wszystkimi basenami, sauną, siłownią. No i też największym atutem tego jest to, że one są wykończone pod klucz. To znaczy, że musisz jedynie kupić meble modułowe i sprzęty AGD, bo cała łazienka jest zrobiona, meble kuchenne, płytki, pomalowane ściany, kontakty, drzwi, jak listwy. To wszystko jest, więc o to też nie musisz się martwić, zakupując nieruchomość w Turcji, bo one nie są oddawane w takim stanie deweloperskim jak w Polsce. Turecki stan deweloperski to jest stan pod klucz. No to jest super sprawa, jeśli już jest Tak. wszystko gotowe, praktycznie tylko wystarczy meble wybrać, tak jak wspomniałaś, i to jest naprawdę bardzo duży plus. A wspomniałeś, że tam jest dużo Polaków. Czy masz tam w ogóle znajomych Polaków? Czy spotykasz się z Polakami? Czy głównie. Dużo Polaków to miałam na myśli turystów, natomiast jest tu dokładnie nie wiem ile, ale jest sporo Polaków, którzy tu mieszkają i w większości z nich to są Polacy, którzy pracują w turystyce. Ja Polek mam tutaj, mogę policzyć na palcach jednej ręki, mam kilka. Nie trzymam się za bardzo też z Polakami, no bo też mam bardzo dużo pracy, więc też nie mam czasu, ale mam ze 3-4 koleżanki, z którymi wychodzę na kawę. Ale Polaków tu, którzy mają nieruchomości swoje, jak najbardziej można znaleźć i tak. Choć ja tutaj część bardziej trzymam się z obcokrajowcami niż z Polakami, poza tymi kilkoma, którymi wcześniej wspomniałam. Też raz dostałam taką jedną radę od jednej Polki, która tutaj mieszka, że Ada, pamiętaj, Polak Polakowi w Alanii wilkiem, ja zawsze jestem otwarta do ludzi, pozytywna, no i mówię, co to znaczy? No ale finalnie na samym końcu ta dziewczyna mówiła o samej sobie, ona była tym wilkiem dla Polaków, a tak to, tak jak wspominam, kilka mam tu Polek, którym mogę naprawdę zaufać. Fajnie. A proszę powiedz, czym się zajmujesz w wolnych chwilach? Może jakie masz hobby, zainteresowania? No to kręcę TikToki. Ja tego czasu wolnego też nie mam za dużo, bo bardzo dużo pracuję, jeśli nawet w trakcie pracy i po pracy to kręcę te TikToki. Wiele osób mnie tutaj znajomych, na przykład wczoraj przyleciała z Bośni moja serdeczna przyjaciółka, która kiedyś u nas pracowała i teraz już nie pracuje, ale często przylatuje do Turcji i właśnie chce mi dzisiaj wyciągnąć na kolację, to no to pójdę, bo jest niedziela, ale tak to w tygodniu to nie ma szans, bo też jak wracam po pracy o 19, to jestem już troszeczkę padnięta, energetycznie już wyssana, więc chcę po prostu spędzić czas w domu ze świeczkami, z książką, z polską telewizją, bo mam też polską telewizję tutaj i na przykład dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj będę oglądała Taniec z Gwiazdami, bo uwielbiam to, też kiedyś pracowałam przy tym, więc fajnie też obejrzeć, to tak miłe wspomnienia dla mnie, ale tak. Fajnie. To widzę, że miałaś dobrą pracę w Polsce. Nie żal ci było zostawić tą pracę? To wszyscy, to wiele osób się dziwiło. Jak ja im powiedziałam, że się wyprowadzam do Turcji, to wszyscy oczy w 5 zł, ja mówię, jak to? Bo wiele. Ja od 15-16 roku życia zaczęłam pracować w polskiej modzie z ludźmi ze świata telewizji, ze znanymi osobistościami. I od przez te 8 lat w tym świecie byłam i wiem, że jest wiele osób, które chciałyby być na moim miejscu. Więc ja to miejsce ustąpiłam, bo wjechałam do Turcji. Poszłaś za głosem serca, tak? Tak, szłam za głosem serca, ale z tymi osobami, z którymi pracowałam, mam do dziś świetny kontakt. Tydzień temu, jak byłam na lotnisku, wracałam z Warszawy do Alanii. To właśnie moja przyjaciółka Karolina, z którą pracowałam, przyjechała na lotnisko na poranną szybką kawę, bo też ona dużo podróżuje i wcześniej, jak ja byłam we Włoszech, ona była w Barcelonie, więc nie mogłyśmy się złapać. Więc przyjechała tylko na 30 minut, żeby się ze mną spotkać. Inna moja przyjaciółka Jola, z którą też tam pracowałam, 2 razy mnie odwiedziła w Turcji, więc oni mnie tutaj odwiedzają. Więc z nimi ze wszystkimi mam kontakt, więc to nie jest tak, że ja wyjechałam te 2000 kilometrów stąd i ucięłam wszystko. Wręcz przeciwnie, ze wszystkimi mam super kontakt. Jak ja jestem w Polsce, to się spotykamy. Oni odwiedzają mnie tutaj w Turcji. Jesteśmy na telefonach non-stop, na Instagramie piszemy, więc z tymi wszystkimi osobami, może nie ze wszystkimi, z którymi pracowałam, bo przewinęło się ich dużo, ale z tymi najbardziej mi bliższymi, to mam kontakt. A jak zareagowała twoja rodzina, że chcesz wyjechać z Polski i czy często cię odwiedzają w Turcji? Oni mnie odwiedzają prawie co miesiąc, szczególnie mama. Bo ta moja rodzina, tak jak ja, kocha Turcję, więc oni nie byli przerażeni,
Wiadomo, że bali się, czy ja sobie poradzę sama za granicą, bo jestem młoda i to jest inny kraj, inna mentalność, inna kultura, ale finalnie sobie radzę i bardzo często mnie mama to tak co 2 miesiące mnie odwiedza, tata przylatuje raz do roku, siostra tak samo, więc oni wszyscy tak jak ja kochają Turcję, oglądają mnie codziennie na Instagramie, na TikToku, więc wiedzą, że u mnie się też to i to dzieje. No i też wiadomo, codziennie jesteśmy na telefonach, więc jest okej. Rodzice są na bieżąco, nawet przez same social media. Tak. A czym cię Turcja najbardziej zaskoczyła? Jakie są największe różnice kulturowe między Polakami i Turkami? Czym mnie zaskoczyła? Może tym, że Turcy, nawet jak nie wiesz, to potrafią na tobie pieniądze zarobić. A różnica to na pewno mentalność jest tu inna. Ja jeszcze cały czas do tej energii się dostrajam, jaka tutaj jest, szczególnie jeśli chodzi o system pracy. Ja jestem z Warszawy, więc ja całe życie jestem przystosowana do pracy w ciągłym biegu i do, że tak, zapierdzielania, a tu w Turcji jest luz, więc niekiedy ja muszę ich bardziej cisnąć, bo oni tego ciśnienia nie znają, jakie ja znam, to ciśnienie odnośnie pracy. Więc to mi trochę przeszkadza, ale powoli też w ten luz wchodzę i już tak nie naciskam jak na samym początku. No i jakie są jeszcze, co mnie jeszcze zaskoczyło? No to, że potrafię, nawet jak o tym nie wiesz, na tobie zarobić, więc naprawdę oczy trzeba mieć dookoła głowy. Ja też o tym mówię na moim TikToku, jak Turcy potrafią cię oszukać, na co tutaj uważać. No i też są inne różne tutaj mentalność, jeśli chodzi o związki, jest troszeczkę inaczej, to wiadomo, to jest religia islamu, więc ten islam trochę wpływa na to, co się dzieje w tureckich rodzinach, ale takiego wielkiego szoku, jakiego tutaj doznałam, to nie miałam. Bo też tak jak wspominałam Ci wcześniej, ja z Turcją miałam styczność już te 14 lat, więc już widziałam już od początku, więc to nie jest tak, że przyjechałam w nowe miejsce i nagle takie wow, tylko tak. Tak, jeśli już tam byłaś wiele razy, to było łatwiej, dużo łatwiej na pewno. A czy lubisz turecką kuchnię? Jakie jest twoje ulubione danie? Szczerze ci powiem, że nie jest ona moją ulubioną, ale mam kilka swoich ulubionych potraw. Kocham kuchnię włoską, kocham też kuchnię polską, kuchnię turecką też bardzo lubię. Najbardziej lubię jeść lahmacun, czyli turecką pizzę. Jest to placek, na którym jest mięso, papryka, wszystko jest mielone. Skraplasz to cytryną, dodajesz różne dodatki, jak notkę pietruszki, chociaż ja nie przepadam za tym, i możesz dodać paprykę, zwijasz to w rulon i jesz. To jest lahmacun, turecka pizza. Uwielbiam też tureckie zupy, mercimek, czyli zupę z soczewicy. To też jest ciekawe, jak przylatywałam wcześniej do Turcji, to nigdy nie jadłam baklawy, bo dla mnie była za słodka, ale odkąd się tu przeprowadziłam, to jakoś zaczęłam jeść tą baklawę i mi smakuje, choć też nie zjem ci dużo tych kawałków, bo baklawa jest bardzo słodka, ale takie dwa kawałeczki malutkie, baklawa z pistacjami, z lodami waniliowymi jest przepyszna. Tak samo uwielbiam pić turecką kawę, z której później można wróżyć. I lubię jeszcze köftę, czyli takie, ja to się śmieję, takie nasze, są tureckie kotleciki, ale nie mielone. Generalnie kuchnia turecka bazuje na większości warzyw, więc też jest bardziej dla osób wegetarianów. Natomiast mięso też dominuje. Ja generalnie też nie czuję potrzeby jeść mięsa, więc też często nie jem tego mięsa, więc też tak tej kuchni za bardzo nie jem. Chociaż w pracy mam dwie panie Turczynki, które nam gotują codzienne potrawy tureckie. A jeszcze lubię patlidżan, czyli bakłażana z pomidorami. I też z mięsem, co też uwielbiam. To już jest, ja jeszcze śniadanie nie jadłem, a ty opowiadasz o takich rzeczach. Teraz już naprawdę jestem głodny, więc fajnie. A Do no, Turcji. tak jest, no trochę daleko, mamy w ogóle 7 godzin różnicy, jest więcej o godzinę niż nawet z Polską. A na koniec proszę powiedz, a jakie jest twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? O tym nie mówię, bo wychodzę z założenia, że pracuj Wspomnij. ciężko w ciszy, niech sukces zrobi hałas. Ale Dokładnie. przyjechałam tu z wieloma intencjami do Turcji, żeby się realizować zawodowo, więc po prostu na pewne rzeczy potrzeba czasu, a uważam, że idę dobrą ścieżką. Super. Dobrze, w takim razie bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Może Dziękuję. kiedyś
Zrobimy update za pół roku, może za rok. Zobaczymy, co u ciebie słychać. Czy dalej jesteś w Turcji, czy może przeprowadziłaś się do Włoch? Nie, 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 nie. Włochy to ja tak planuję bliżej mojej 50. Tak na starość. Na starsze lata. To jeszcze masz dużo czasu. No, mam ponad ćwierć wieku na to jeszcze. No to super. Fajnie. Bardzo ci dziękuję za tą super Ja rozmowę. W też każdym dziękuję. razie jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia. Do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich. Przylatujcie do Alanii, bo jest tu naprawdę gorąco. Tak jest. Zapraszamy do Turcji. Dobrze, dzięki. Dokładnie. Pa, pa. Dane kontaktowe naszych partnerów znajdziecie w opisie.